Nuestro jefe se cuidará de la rata. Do you speak English, motherfucker? Gdzieżeś ty był, skurczybyku? Nie pojawiaj się tak z sekundy na sekundę. Zaraz ci moim Sharinganem rozpierdolę. You carry the same blood as us, it seems. Nie mam AIDS, pierdalaj. You're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Bitch. What? Same blood. Yay! Nawet lepszy cel, nawet lepszą celność chyba miałem, czy nie? Nie, 81 miałem gorszą. Wcześniej miałem 84. Ale jestem celny, nie jest źle. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Masz jakiegoś handlarza marychami? To mi się przyda. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Lepszy od Team Galactic. Unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. AIDS! Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Yay. Kurde, Hannigan, mówiłem. Znajdź dla mnie jakiegoś handlarza marychami, bo jak nie, to kurde, umrę w tej wiosce. Chociaż nie, może i nie umrę, bo tyle tych marihuan jest w tym zadupiu, że to mi starczy na pewno na jakieś 2 lata. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy tego domu wiodą normalne, spokojne życie. Mają nawet czas na czytanie książek. Tam normalni ludzie. Skoro byliby normalni? Skoro są normalni, to masz teraz na sumieniu to, że ograbiłeś ich z jajka w piekarniku. Kto normalny wsadza nieobrane jajko do piekarnika? Bum! Tu chyba będzie los debilos torbos. Tak jest. Un forastero! Chwila. Ahaha! Dobra! Robi się nieciekawie. O kurde! Widzicie? Właśnie temu nie chcecie wchodzić do tamtego domu na początku gry. Potem odcinają ci łeb i bawią się nim jak w piłką. Trzeba było uciec trochę. Nie przetrwałbym w tym miejscu. I znów muszę wszystko znajdywać. Cholera jasna, ty śmierdzielu jeden. Gdybym miał strzelbę, to byśmy inaczej sobie gadali. Tak więc no. Nieważne. Od razu wezmę jakiś granat. Na niego dobrze granaty działają. Są super efektywne, jak się strzelby nie ma. Jeszcze jajo. Obiad gotowy, życzymy smacznego. Dobra, najpierw może flaszem. Chyba nie wiem, czy on działa, bo on ma ten... Działa. Trzeba podejść do tego taktycznie! W ten sposób. Okej. I tak. Jak wstanie. Nie ze mną te numery, spieprzaj. Tak. Podpalę go trochę. Cholera, nie mnie. Gotowe!
Po tej walce został mi tylko jeden granat, ale co mi tam? Tak jak mówiłem, podczas tego challenge'a mogę używać jednorazowych przedmiotów bojowych. Dlaczego? Bo są jednorazowe. I wkurzyłem się, bo mi łeb obcięli. Un forastero! O! O cholera. Babcia chciała mi od tylca zajść. Nie podoba mi się to. Miała też nóż. Kurde! Ale ze mnie debil, no. Przynajmniej mogę teraz użyć tego. Nie chcę przytulasków od ciebie. Ciebie też nie. Masz. Za karę takiego kopa dostaniesz, że aż łeb ci się rozleci. Ha! Kurde. O nie! Myślałem, że dobiegnę. Jej! Lubię tak patrzeć, jak wszyscy padają wokół mnie. Jak grabię ich wszystkich z marihuany. Jak tam uzdrowienia? Okej. Trzy pełne. Dobrze z uzdrowieniami jest, kurde. Tyle tych śledzi mam, że mi starczy. A chwila, jeszcze zapomniałem. Gdzieś tutaj jest gniazdo. Strzeliłem je? A suko! Ustrzeliłem chyba. No w takim razie nic tu po mnie, idę dalej. A nie, jeszcze tu jedno jest. Co mi z tempeka, jak tempe nie mam? Walić. Sprzeda się. Zawsze będzie jakieś 500 kasy dla mnie. Przy okazji to chyba już trzecia część tego let's playa. Hej ludziska z tej strony, PG. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Ja w sumie dobrze się bawię. Padłem dwa razy. Właśnie chyba na to czekacie. Za każdym razem, żebym padł, nie? Rozumiem, rozumiem. Ja też jak jakiś elf oglądam, to nie mogę się doczekać, kiedy taki ludź padnie. Dlaczego? O kurde, moja twarz. Dlaczego? Bo jestem wredny. Cholera! Wiecie co? Pieprzyć ich wszystkich. Gińcie, kurde, w świętym ogniu. A, dobra. Haha. Zabiorę wam wasze kieszonkowe i spierniczam. Właśnie, chyba tutaj... Chyba nie byłem tutaj wcześniej. A, szkoda. Tutaj czasami te, jeżeli przechodzimy przez te same miejsca, to pudła się respią. Warto więc jeszcze raz ograbić wszystkich. O. Ale tym razem przynajmniej debil z piłą łańcuchową się nie pokaże. Bye bye, maszkaro. Nie chcemy tutaj takich jak ty. To jest porządna wioska. Zakaz noszenia kapeluszy i rzucania sierpami. Aby na pewno tutaj... O, nawet na tej wieży nie byłem, ale ze mnie debil. Zapomniałem kompletnie. Tam było ammo do znalezienia. Do strzelby, ale hej. Wiecie, dodatkowa kasa zawsze się liczy. Dobra. Moja retardacja została odkupiona. Idziemy dalej.
Chyba tutaj pudła się zrespiły. Nie. Tutaj? Nie. Nigdzie się, kurde, nie zrespiły. Chwila, gdzie ja mam iść? Mam klucz przecież, no tak. Mogę już pójść do kościoła. Powyżynać ich wszystkich. To nie zabrzmiało zbyt dobrze. Ale nieważne. Wiem, że jestem zwyrodniały, nie musicie mi tego przypominać. Lubię tą muzykę. Tak więc no, mamy tutaj coś ciekawego, będzie się dziać, to mogę gadać. Bo chyba nie. Tak więc no, jeżeli chodzi o o ulubione rezydenty. Czwórka jest chyba największym faworytem ludzi, którzy grali w tą serię. Ja myślę, że czwórka jest bardzo fajną grą, ale oczywiście jako, że kurde mam hipsterską naturę, to muszę być inny od wszystkich, nie? Jeżeli chodzi o klasyczne erę, to no, tu może popularny ten, jak to się mówi, wybór ludzi jest też moim wyborem, czyli Resident Evil 2. Jest moim ulubionym, klasycznym erę. I Kod Weronika na drugim miejscu jest. Mimo tego, że na początku wolałem Kod Weronika, ale nie wiem. Do dwójki mam chyba większy sentyment. Mimo tego, że Weronika jest lepsza moim zdaniem, jeżeli chodzi o fabułę i popierdoleństwa. Wiem, jeszcze nie zdobyłem tych medali, zamknij gębę. Bierz ten ammo, bo jak nie, to cię walnę. O, koń! Dobra. Tego jeszcze nie sprzedajemy. Tuning! O, już tempeki sprzedajesz, super. Szkoda, że nie mogę go kupić. Czemu powiedziałem kupić? Tak zabrzmiało. Nieważne. Boom, bitch! Zgadnijcie, kto tu przyszedł. Tak, to Leon. Kto inny mógłby wam wyważyć tak drzwi? Gniazdo! Ta tutaj. Na cholerę mi ammo do snajperki. Ale hej, no tak jak powiedziałem, kasa zawsze będzie. Kasa musi się zgadzać. Dajcie mi ustrzelić te kruki do jasnej cholery. Nie, już na mnie wrzeszczycie. Przynajmniej nie będzie wam nikt srał na łeb. Chociaż nie wiem, jak wy tam wolicie. A, tutaj też jest. Otóż ciekawsza sprawa. Granat! Co te kurde ptaki odpierdzielają w tym zadupiu? Zamiast kurde... brać jakiś... O, fuck. Całe szczęście nie trafiła. Zamiast brać jak normalna sroka czy coś lśniącego, to oni kurde granat. Niedorzeczne! Czemu oni jak się rozpuszczają, to zamieniają się w pieniądze? W sumie to... tego nie będę kwestionował, bo... No. Tak to już jest. Nieważne, żeby gra była logiczna, ważne, żeby fajnie się w nią grało. To chyba węże będą się pokazywać. Ach. Tak więc no, jak wąż będzie w jednym z tych pudeł, trzeba go piznąć i wtedy jajo się wydropi. Kurze jajo. Mówiłem, logika w grach nie musi istnieć, wystarczy, żeby była fajna. Hell yeah. Tak przy okazji tutaj będą jeszcze te groby, no nie, one są ważne, bo tutaj będzie zagadka za niedługo. Mam nadzieję, że pamiętam kombinację. Tak, trzeba to M zapamiętać.
to chyba nie to. Tamto V, tam O. Pokazałbym laserkiem, ale nie przychodzi przez tekstury jak powinien. I to S. WMS. VMS raczej. Kto chce dostać pierdziel na śniadanie? O, fuck. Dziękuję. Czemu przeładowałem, nie mam pojęcia. Ha, powstrzymałem cię. Tu. Kolejny granat. Te ptaki nie wiedzą, co one odpierniczają. Tak więc no, gdzie tu jeszcze medaliony są? Chwila. Tutaj jest jeden. Widziałem kątem oka. 11. W sumie to już mógłbym ten... pójść, wrócić do handlarza i wziąć ten pistolet, ale jak ustrzelimy wszystkie, to darmowy upgrade dostajemy. Nie mogę wejść, bo drzwi są zamknięte, kto by przypuszczał. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Mamy granaty, czemu by ich nie użyć? No tak, bo przecież nie możemy przejść przez tekstury. Ha! Dobra. Gdzie jeszcze był ten medalion jeden? Znaczy nie, te cztery. Tu będą przeciwnicy. O, cholera! Petardy! To nie Sylwester! Masz po dupie. Nie należy bawić się z trotylem. Widzicie? Jak nie wiecie, co się dzieje na Sylwestra, jak kurde robicie byle co z petardami, to właśnie tak się dzieje. Nie dość, że sami siebie krzywdzicie, to jeszcze wszystkich obok siebie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Cztery. Cztery. Trzy. 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 Pamiętam! Zielone kocie oko. Miał być. Dobra, połącz. I lecim. Jeszcze jeden kamyk i dostaniemy pełny kufel, który będzie warty dość sporo. Ale nie pamiętam, gdzie konkretnie ten kamyk się znajduje, jednak na pewno grając ewentualnie to zdobędziemy. A, tu będą jeszcze medale, no tak. Dobra, nie chcę ich kupić w ten sposób, żeby spadli. Chcę zabrać ich kieszonkowe. Masz po siusiaku. Kastracja przez Leona Kennedy'ego. Chyba tutaj jeszcze. I gdzieś tutaj, no. Handlarz będzie niedaleko, więc nie muszę się wracać. Jest! Czuję się taki fajny. Tu będzie wąż. Dawaj jajo, skurczybyku. Dziękuję. I kolejna kartka. Zamknięcie kościoła. Podczas poszukiwań tych dwóch uciekinierów ważniejsze jest schwytanie Louisa. Kwestia amerykańskiego agenta może poczekać. To, co ukradł nam Louis, jest po stokroć cenniejsze niż dziewczyna. To nie zabrzmiało fajnie. Zgaduję, że to pewnie ich cnota. Jeśli to odzyskamy, dziewczyna okaże się zbędna. A musimy to odzyskać, aby doprowadzić nasz plan do końca. Jeśli trafi w inne ręce, świat stanie się zupełnie innym miejscem niż to, które jest w wizjach pana Sandlera. Za wszelką cenę musimy temu zapobiec. Nie możemy pozwolić na uwolnienie dziewczyny, aby mieć pewność, że agent do niej nie dotrze. Osobiście zamknąłem kościół, w którym przytrzymujemy dziewczynę. Oh my god, dziękuję za informację. Teraz będzie balanga.
Każdy, kto chce wejść do kościoła, musi mieć na to osobistą zgodę pana Slendera. Klucz jest za jeziorem, ale jest tam całkowicie bezpieczny, gdyż nasz pan obudził Debilago. Nikt nie zdoła przepłynąć jeziora i pozostać przy życiu. Zgadnijcie, kto, kurde, zostanie, byczyz. Co więcej, nasza krew płynie w żyłach agenta. Jest tylko kwestia czasu, kiedy się do nas przyłączy. Gdy to uczyni, nikt już nie będzie szukał tej dziewczyny. Czyli to prawda, Leon ma AIDS. Współczuję biednemu chłopowi. Tak więc no, jeszcze mowa o ulubionych rezydentach, to jeżeli chodzi o te nowsze, to Resident Evil Revelations jest moim faworytem. W sumie nawet nie wiem. Moim zdaniem to właśnie Revelations jest Residentem Evilem 4, który powinien być, ale co mnie tam. Czwórka też jest fajna, więc nie narzekam. Tędy. Tako. Fajna sprawa. Pamiętacie o tym, że trzeba ubijać kruki, żeby kasę dostać? W ten sposób to się robi. Po 300, po 200, ale zawsze się wszystko sumuje i przy okazji flasza odzyskaliśmy. Czy to nie jest, kurde, mega pomysłowe? Ech. Ile już, kurde, zwierząt zabiłem w tej grze? A psa uratowałem. I dobrze. Pieski są fajne, bo robią hał-hał. A koty drapią, więc to skurwysyny. No ale jak kot jest miły, to... czy mi się zdaje, czy jeszcze mam tu... Ono. Dokładnie. Szpindel. Zdaje się, że wrota zostały szczelnie zamknięte. Chwileczkę, słyszę, jak coś warczy po drugiej stronie. Lepiej, żebyś tego nie słuchał, Leon. Coś śmierdzącego. Hell yeah! Dobra, więc teraz dostaniemy pistolet, który jest moim wyborem, jeżeli chodzi o pistolety w tej grze. Zaraz wam zademonstruję go, tylko że najpierw ogarnę tutaj beczki i takie sprawy, nie? Żeby później nie chodzić do niego milion razy. Przy okazji, znowu ta fajna nuta. Porozmawiaj. Dobra, dobra robota, przybyszu. Widzę, że ustrzeliłeś wystarczającą ilość medalionów. Tak jak obiecałem, możesz zebrać nową broń. W oknie zakupów nie martw się o zapłatę, to na koszt firmy. Punisher! Kup za zero. Teraz nieźle będziemy musieli się układać, nie? Fuck. Dobra, więc zrobimy to tak. O! Mam dużo jaj. Nawet nie dwa, mam aż trzy. To jestem hop z jajami. Dobra, tak, Punisher jest bardzo dobrą bronią, ponieważ po upgrade'owaniu będzie mógł przekuwać przeciw... W sumie też i tak przekuwa dwóch przeciwników, ale po pełnym upgrade'owaniu będzie mógł przekuwać pięciu. Pistolet po pełnym upgrade'owaniu będzie miał pięciokrotnie większą szansę na krytyczne trafienie w łeb, czyli odwalenie łba przeciwnikowi bez żadnego problemu. Tak więc no, wiadomo, każda broń, mimo tego, że ma swoje wady i zalety, to zawsze ma takie taką sprawę powodującą, że jest fajna. Tak przy okazji, jeszcze w tej grze mamy dwa modele pistoletów, ale ja wezmę tylko jeden. Będę nosił ze sobą trzy pistolety i tyle. Dlaczego? Bo mogę. I w sumie przy okazji nawet... Nie wiem, czy powinienem, ale... Przy okazji. Obawię się trochę w Tetrisa. No bo wiecie, jak ten cały challenge robię, to jednak warto ogarnąć więcej niż jeden pistolet, jako że każdy różni się jakimiś parametrami. No. Jeden przyda się do jednego, drugi przyda się do drugiego. Jestem, kurde, taki pro.
Wiem, że już to mówiłem nie raz, ale to prawda. Chociaż kto wie, może jak nie będę używał jakichś tam broni, to je sprzedam i tyle. Będzie najlepiej. O, chwila. Głaz! Oh my god! Leon! Biegnij, kurwo, biegnij! Cię zabiję! Jest, udało się! Co, suki? O! Nie widziałem. Teraz już wiem. Idę dalej. Surprise, bitch! Zapomniałeś, że mam pistolet. No chodź tu. Zobaczmy to. Trzeba używać czasami tego, to co się dzieje w lokacjach. Nie lokacjach, kurde. Environment, jak to się mówi po polsku. Environnement. No tego, co mamy w otoczeniu właśnie. Czasami trzeba używać otoczenia dla swoich własnych korzyści. O fuck. Dawało mi się, że chcą mnie zgwałcić gdzieś. Co? Co ja powiedziałem? Dobra, idę w jedno miejsce i czekam, aż oni do mnie będą iść. Żeby nie obrabowali mojego tyłka. Gdzie uciekasz, kurde, jeden z drugim? Ile mam ammo? Sporo! By the way... Kurde, myślałem, że wpadnie w to. W moją kartę pułapkę. Głupi jesteś? Zapomniałeś, że masz płot między mną a tobą? Znaczy, to nie płot, no ale... Barierkę, powiedzmy, drewnianą. Do widzenia. A, umarłeś od postrzelenia w kolano, brawo. Słyszałem jakiś ale nie widzę nikogo, więc hej. Zignoruję to. Muszę mieć na... O, chwila, złote? Złote jest fajne, uzdrawia nam HP do pełna. Chcę mieć takiego węża, z którego wypadają złote kurze jajka. O, tutaj jesteś. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Ha! Tak, nóż w tej grze się przydaje. To mocno. Spróbujcie, kurde, zrobić w tej grze ran nożem. To byłoby bardzo ciężkie, zważając na naturę tej gry. O Jezu, wypierniczaj! Moment. Git. Debil! Nawet zapomniałem, że tam bomba jest. Dobra, trzeba ogarnąć jakieś bezpieczne miejsce i ich, kurde, powoli zdejmować. Nie mówię o zdejmowaniu majtek, oczywiście. Wiem, że już niektóre żyby Lenny Face'ami spamowali. Kroję cię na kawałki. Dobrze o tym wiesz, jak ci się to skończy. O, chwila. O, dobra. Chodź tu, chodź tu. O, blać! Moja piękna twarz. Będę musiał iść do okulisty. Nie? Nie czekaj, do...
straszny, ty imbecil! Nie jestem imbecil, zaraz zobaczymy, jak to powiesz z kulką między oczami. Nie trafiłeś mnie, bez głowy skurczybyku. Lubię strzelać po nogach. Lepsze strzelanie po nogach niż po łbie. Chociaż kto tam wie. Ja za sobą mam dużo kurde drogi. Więc nie myślcie, że mi coś zrobicie. W sumie walić to będę ich normalnie strzelał. Ty mnie wkurzasz. No, dziękuję. Jak muzyki nie ma, to oznacza, że niebezpieczeństwo minęło jak na razie. Ale myślę, że chyba ubiłem wszystkich. Co to za kurde gracieni tutaj? Widzicie te wzgórza? Dziwne są. O cholera!